O sile woli, pokonywaniu ograniczeń i o tym, co sport daje osobom z niepełnosprawnościami, rozmawiam z wyjątkowym gościem, człowiekiem wielu sportowych pasji, Michałem Jałochą. Dzień dobry Państwu. Ja przede wszystkim kocham bieganie. Kocham do tego, żeby sprawdzać, jaką odległość jestem w stanie pokonać na wózku. Ale oprócz tego uprawiam szermierkę, jak i nurkowanie. Przede wszystkim zapraszam wszystkie osoby z niepełnosprawnościami do tego, żeby gdzieś zaczęły się wiązać ze sportem, z tego względu, że jest to super rehabilitacja i daje to masę, ale to naprawdę masę endorfin pozytywnych. Mam nadzieję, że zobaczymy się na starcie 21. Krakowia Maraton. Do zobaczenia. To będzie niezwykle inspirująca rozmowa. Koniecznie zobaczcie i posłuchajcie w podcaście Krakowia Maraton. Dzień dobry, Anna Nowosielska. Witam Was serdecznie w 13. odcinku podcastu Krakowia Maraton. Już 14 kwietnia ulicami naszego pięknego miasta pobiegnie kilka tysięcy biegaczy w ramach Krakowia Maraton 21. edycji, a 20 minut przed biegaczami wystartują oczywiście zawodnicy z niepełnosprawnościami na wózkach. Wśród nich mój dzisiejszy gość, Michał Jałocha. Witam Cię serdecznie. Dzień dobry Państwu. Jak będziecie mieli okazję się przekonać podczas dzisiejszej rozmowy. Michał jest osobą zupełnie wyjątkową, osobą zainteresowaną przeróżnymi dyscyplinami sportu i niezwykle aktywną, bo to nie tylko starty na wózkach w zawodach biegowych, ale także szermierka i to w randze mistrzowskiej, to także nurkowanie. Michał jest ambasadorem marki Garmin, także o tym wszystkim będziemy dzisiaj rozmawiać. Zostańcie z nami. No i właśnie, wheelchair. Tak, wózeczki. Na wózku inwalidzkim jestem od roku 2008. Miałem wypadek komunikacyjny, jestem byłym motocyklistą. Osoba na autostradzie po prostu zmieniała pasy i zajechała mi drogę. No i od tamtej pory jestem na wózku inwalidzkim. Tak naprawdę przygodę ze sportem zacząłem od momentu tak naprawdę mocniejszych rehabilitacji, czyli w granicach 2010 roku. I pierwszy raz przesiadłem się na wózki aktywne w 2014 roku i od tamtej pory zacząłem powoli, że tak powiedzmy, jeździć, bić przede wszystkim ilość odległości i jak najwięcej, jak najdalej jechać. Obecnie zacząłem, że tak powiem, brać udział w zawodach właśnie sportowych związanych z bieganiem, no, dlatego żeby sprawdzić przede wszystkim raz swoje możliwości, dwa, co trzeba jeszcze poprawić na kolejny bieg, w jakiej jest się formie, no i przede wszystkim to, żeby no, też spotkać się z ludźmi, którzy są pozytywnie zakręceni, bo jednak większość ludzi, która uprawia sport i jest związana ze sportem, no to są ludzie, którzy po prostu mają swoją pasję i lubią się nią dzielić z innymi. To prawda, na naszych wydarzeniach biegowych, sportowych panuje niesamowita atmosfera i ona naprawdę udziela się każdemu, kto jest w naszym otoczeniu. Jest to wspaniałe doświadczenie, ale skąd dowiedziałeś się o naszym maratonie? Jak to się zaczęło? Czy zawsze byłeś osobą aktywną i w momencie tej rehabilitacji wiedziałeś, że musisz znaleźć nową drogę aktywności dla siebie? Czy ktoś Cię do tego zachęcił, podpowiedział, a może to? To znaczy tak, przede wszystkim raczej byłem osobą aktywną przed wypadkiem sportowym. Trochę sportu uprawiałem, ale to było wiadomo wszystko amatorsko i tak tylko na chwilę. Od momentu rehabilitacji wiedziałem, że będę musiał sobie znaleźć jakiś sport, w którym coś będę mógł zrobić. Pierwszym takim pomysłem to była szermierka, z tego względu, że została mi tylko jedna działająca ręka na tyle, żeby móc coś robić, a drugim pomysłem było w momencie właśnie przejścia z wózków elektrycznych na wózki aktywne chęć po prostu wzięcia udziału w biegach. A odnośnie biegu tutaj właśnie maratonu krakowskiego, no tak naprawdę miałem informacje z trzech różnych punktów. Jednym z nich był mój brat, który jest związany z
dystansem, który organizuje support większości biegów tutaj w Krakowie. Drugą osobą to był mój przyjaciel Bogdan Donsal, który jest pełnomocnikiem do spraw osób niepełnosprawnych. No a trzecią osobą to właśnie była pani Paulina Kuczyńska z Garmina, która głównie jest związana właśnie z większością maratonów i sportów tutaj biegowych na terenie Polski. A jak się poznaliście z Pauliną? Z Pauliną poznałem się 3 lata temu podczas jednej z naszych wypraw nurkowych i, że tak powiedzmy, od tamtej pory się ta przyjaźń troszkę zacieśniła i dość często widujemy się właśnie wspólnie na imprezach głównie biegowych. Dużo tego wszystkiego. Czy to się działo równolegle, tak, czy przyjąłeś jakąś kolejność? Bo to wow, po znaczy, prostu wow. Było to nie tak... nie jedna osoba bez niepełnosprawności no, może pozazdrościć, przyznacie. Tak, tylko no, wiąże się to z tym, że jednak cały tryb życia jest przestawiony głównie pod sport i głównie pod tą rehabilitację, która jest związana ze sportem dla mnie. Tak naprawdę zaczęło się od jazdy na wózkach najpierw i prób biegania, robienia, że tak powiedzmy, kółeczek głównie po osiedlu. Potem zacząłem sobie szukać właśnie szermierki, gdzie w ogóle można byłoby zacząć szermierkę na wózkach i tutaj w roku 2020 zacząłem jeszcze wtedy w klubie Krakowia, a w tej chwili obecnie trenuję na hali dla osób niepełnosprawnych na Fosza 40. Zacząłem szermierkę i bardzo szybko uzyskałem tytuł mistrzowski. Jak to się robi? Zdraź nam receptę. To znaczy tak, no przede wszystkim dużo dość treningów mam, bo to jest w granicach 9 godzin tygodniowo, 3 razy po 2 godziny się spotykamy z moim trenerem. No i przede wszystkim to, że tutaj mamy integracyjny klub sportowy, czyli ja jako osoba niepełnosprawna na wózku tak naprawdę nie walczę tylko z osobami na wózkach, z niepełnosprawnością, ale też nasi znajomi z klubu, którzy są pełnosprawni, siadają po prostu na wózki i walczymy wspólnie, czyli oni ze mną i przez to ten poziom po prostu jest bardzo wysoki, bardzo szybko można no, dość dobrze się wytrenować, tak to ujmę. Ale poza, że tak powiedzmy, samymi zawodami w Polsce, no niestety jeszcze międzynarodowe to no, dopiero zacząłem tak naprawdę, więc jestem świeżym zawodnikiem, więc nie mogę się jakoś wielkimi sukcesami popisać, bo raptem 6 na ostatnich Mistrzostwach Świata w 2020 trzecim roku, więc jeszcze troszkę brakuje do tego, żeby zająć jakiekolwiek miejsce. Ale pochwalmy się tymi krajowymi zwycięstwami, tak, krakowskimi, krajowymi. Udało mi się dwukrotnie zdobyć Mistrzostwo Polski. No i najbardziej tak naprawdę znaczące to było pierwszy raz, kiedy zdobyłem Mistrzostwo Polski, bo tak naprawdę później się dowiedziałem, że pierwszy raz po 30 latach tytuł mistrzowski wrócił tutaj do Krakowa, jeżeli chodzi o szermierkę na wózkach, więc tak naprawdę wtedy no, miało to dla mnie dodatkowe znaczenie, że jednak gdzieś się uda zapisać w tej historii na kartkach. Wspaniale, gratulujemy. Dziękuję bardzo. Podobny mechanizm chyba działa podczas Wings for Life, tam też tak. Wszyscy są równi. Tak, wszyscy są równi, wszyscy startują w tym samym czasie. I no, też przede wszystkim ta atmosfera, bo większość ludzi, ta, która biega albo próbuje biegać na wózkach, to nie jest tak, że zawsze będziesz na biegu tylko sam, bo jednak jak są górki i większość ludzi, która jest pozytywna, no to zawsze gdzieś to tam trochę próbuje popchnąć pod górkę, więc zawsze jest jakieś tam wspomaganie. Więc też na tej zasadzie nie trzeba się bać biegu, po prostu trzeba spróbować wystartować. Nie zawsze trzeba dobiec do mety. Zawsze, że ta meta tam akurat dokładnie goni. Tak, no ale tutaj przede wszystkim w naszym maratonie krakowskim, no to
Po prostu trzeba spróbować wystartować, trzeba zobaczyć, jaka jest atmosfera, a w przyszłym roku po prostu spróbować poprawić wynik. I to wszystko. Czyli już w ogóle jest plan dalekosiężny. Dokładnie tak. Ale jeszcze myśląc o tej edycji, czego od niej oczekujesz? No na pewno to chciałbym, jakby to powiedzieć, zmieścić się w tych ramach czasowych maksymalnych, żeby dotrzeć do linii mety tych 40 km, ale no zobaczymy, ile się uda po prostu zdziałać. No i to jest taki start też jako, że tak powiedzmy, dłuższy dystans po to, żeby sprawdzić swoje umiejętności. No i później mieć ten punkt odniesienia do tego, żeby potrenować i po prostu zrobić coś więcej ze sobą. Jaką prędkość rozwijasz na takim wózku? To znaczy tak, z górki jest to w granicach 10-15-100 km na godzinę, więc czasami jak ktoś biegnie, to jest się go w stanie dogonić, zwłaszcza jak ktoś w tym momencie jest w tej fazie sprintu. Natomiast normalnie jest to w granicach, myślę, tak gdzieś 5-7 km na godzinę. Osoby, które są paraplegikami, czyli mają dwie silne ręce, no to te prędkości dużo, dużo wyższe uzyskują. Mm-hmm. Pytam, bo nasz maraton słynie z tego, że jest historią w tle, że jest co pooglądać po drodze, zabytki, infrastruktura. Czy na takie widoki też czekasz, czy skupiasz się stricte na trasie? Bardziej skupiam się na trasie i na tym, żeby wystartować pierwszy raz i zobaczyć tak naprawdę, jak to tutaj jest u nas na naszym poletku, ale też przede wszystkim, żeby no, sprawdzić siebie i to przede wszystkim, jak będzie w trakcie biegu, bo no, jednak biorę to pod uwagę, że nie tylko ja sam będę biegł i przede wszystkim jest to też, że większość ludzi, mam nadzieję, że będzie na tyle pozytywna, że gdzieś coś się porozmawia w trakcie biegu też, bo nie tylko się skupia człowiek na tym, żeby do tej mety dobiec, ale przede wszystkim też na to, żeby gdzieś tą chwilę mieć na to, żeby porozmawiać z innymi osobami. No, mamy przynajmniej kilka przykładów takich wieloletnich przyjaźni zawiązanych podczas Krakowia Maraton, więc życzymy poznania świetnych ludzi. Wróćmy jeszcze do nurkowania. Jak to jest możliwe? Tutaj przede wszystkim w Krakowie jest taka Stowarzyszenie Nautika, które głównie się zajmowało i w którym ja robiłem, że tak powiedzmy, swój pierwszy kurs nurkowy. Przede wszystkim tam jest bardzo dużo osób, które są albo raczej pracują na zasadzie charytatywnym, czyli przede wszystkim poświęcają swój czas dla nas, żebyśmy my mogli zobaczyć ten świat pod wodą. On jest całkowicie inny i całkowicie inaczej człowiek czuje się pod wodą, zwłaszcza osoby z niepełnosprawnościami, nie tylko narządu ruchu, ale i też są osoby, które są niewidome i nurkują. I też pod wodą dla nich jest to całkowicie inny świat. Mamy dużo większą wolność, bo jesteśmy w stanie się po prostu poruszać góra-dół i czy nawet podpłynąć sobie samemu w dane miejsce, co, że tak powiedzmy, nie zawsze było możliwe wcześniej. Mhm. A technicznie jak to się odbywa? Czy potrzebny jest support drugiej osoby? Tak. Technicznie jest zawsze potrzebny support. W moim wypadku ja potrzebuję support dwóch osób z tego względu, że pod wodą my nurkujemy w systemie partnerskim, czyli przede wszystkim takim, że powinniśmy być w stanie pomóc swojemu partnerowi, gdyby cokolwiek mu się stało. Ja niestety nie jestem w stanie pomóc mojemu partnerowi pod wodą, dlatego potrzebuję dwie osoby do supportu, czyli tak naprawdę nurkujemy w trójkę. Mhm. Ponieważ jedna osoba stanowi, że tak powiedzmy, support dla mnie, która jest przy mnie i pomaga mi w poruszaniu się, a druga osoba jest taką osobą zabezpieczającą właśnie dla tej osoby pełnosprawnej, która mnie zabezpiecza. I w takich, że tak powiedzmy, teamach nurkujemy pod wodą. Najciekawsze miejsce podwodne, jakie widziałeś do tej pory? Znaczy, najciekawsze, no ciężko jest tak powiedzieć. Na pewno dwa miejsca, które na pewno bardzo lubię, to jest przede wszystkim Morze Czerwone, ze względu na to, że jest temperatura w granicach tych 30 stopni, zaraz po
z końcem wakacji. No i przede wszystkim no, podwodny świat tam jest naprawdę jeszcze nie do końca, nazwijmy to, zniszczony przez ludzi i przez nasz przemysł. Na drugim takim miejscem, które mi się bardzo podobało, to była Kuba. I tam przede wszystkim kaniony i jaskinie zrobione z raf koralowych, także to naprawdę robiło piękne wrażenie. Wielką miłośniczką nurkowania jest też jedna z poprzednich uczestniczek naszego podcastu, aktorka Krakowskiego Teatru Bagateli, Aleksandra Godlewska. Czy wy mieliście okazję się poznać? Chyba nie mieliśmy jeszcze okazji. Fotografka podwodna i właśnie i modelka podwodna, także też dużo magicznych opowieści o świecie podwodnym nam tutaj zaprezentowała, więc też odsyłamy do tego odcinku podcastu, gdybyście byli zainteresowani, bo też spory fragment dotyczył tej pasji. Podczas nurkowania powiedziałeś, że poznałeś Paulinę z Garmina. Na ręku masz zegarek chyba tak, też tej marki, prawda? Tak, bo dokładnie. Garmin posiada sprzęty, które wspierają biegacze, wspierają uczestników również z niepełnosprawnościami. Tak. Czy możesz coś więcej o tych funkcjonalnościach opowiedzieć? Przede wszystkim to jest tak, że jednak Garmin ma takie dwie linie zegarków, które są głównie dedykowane właśnie osobom niepełnosprawnym. To jest tak, że tak naprawdę poza takimi podstawowymi funkcjami, czyli do mierzenia odległości, tętna, no to przede wszystkim te zegarki liczą też ilość ruchów, jakie się wykona ręką na zasadzie właśnie obrotu koła, jak również, co jest myślę, że jedną z ważniejszych funkcji, przede wszystkim to, że co jakiś czas przypominają o zmianie pozycji, tutaj przede wszystkim po to, że w momencie jak, nie wiem, siedzimy i rozmawiamy ze znajomymi, to nie zawsze pamiętamy o tym, żeby co jakiś czas próbować zmienić pozycję właśnie po to, żeby zmniejszyć ryzyko powstania odleżeń. Więc to są takie główne funkcje, które dla mnie są bardzo ważne i które, że tak powiedzmy, Garmin w sobie posiada, ale również przede wszystkim ma bardzo fajne też plany treningowe, chociażby na siłowni liczy czas wykonania pewnych serii, jak i ten czas odpoczynku między seriami. Więc no, ja głównie do sportu wykorzystuję ten zegarek i jest takim przydatnym przyjacielem, który ci powie, że trzeba odpocząć trochę, bo za dużo danego dnia już zrobiłeś i który gdzieś tam zawsze wesprze cię tym, że no słuchaj, dzisiaj jeszcze trochę mało pojeździłeś, więc może zrób coś z tym. Dobrze, Michał. Wspaniała, inspirująca rozmowa. Jesteś, możesz być wzorem i takim naprawdę właśnie inspiratorem. Co byś powiedział osobom, które doświadczyły takiego traumatycznego doświadczenia, zdarzenia, które chciałyby coś zrobić ze swoim życiem, ale nie mają tej odwagi? Warto iść w sport? No, warto. Zdecydowanie tak, ale przede wszystkim też warto rehabilitować się cały czas, ponieważ no jednak ta rehabilitacja dla osób z niepełnosprawnościami to jest mniej więcej tak jak poranna kawa dla każdej osoby, która wstaje rano i potrzebuje się w miarę szybko postawić na nogi, żeby móc funkcjonować w ciągu całego dnia. Natomiast sport jest o tyle fajny, że tak naprawdę po pierwsze można spotkać wielu pozytywnych ludzi, którzy zawsze mogą jeszcze coś dodatkowo nas zainspirować albo przekazać wiedzę, która choćby, tak w moim przypadku, część ludzi mnie zachęca do nurkowania i od momentu jak zacząłem nurkować, to no, świat się też mocno otworzył. I tak samo jest związane to z biegami. Jak zacząłem od zeszłego roku, to tak, gdy, nazwijmy to, ten głód i ta chęć, żeby gdzieś przenieść te granice, które się posiada, dalej, żeby zrobić coś więcej, no jest taka może nie tyle inspirująca, co przydatny ten taki głód sportowy. Czy ty rozsiewasz tą ideę dookoła? Staram się, może nie zawsze ona wychodzi
tak jak bym chciał, aczkolwiek staram się przekazywać ten taki pozytywną emocję i pozytywną chęć do tego, żeby cokolwiek zrobić, bo no jednak trzeba samemu zawsze podjąć decyzję, tą, którą też podejmowałem na zasadzie takiej, że czy leżę w łóżku i płaczę i mam żal do wszystkich i wszystkiego, czy coś w końcu robię ze swoim zdrowiem, które tak naprawdę jest zależne ode mnie, od tego, czy cokolwiek chcę zrobić. Bo albo jestem w domu i jestem zły na wszystko i wszystkich, albo coś próbuję robić i jeszcze trochę przeżyć w tym życiu. A poza wszystkim te doznania sportowe, ta adrenalina, to tak. Chyba są, to na to pewno są, nawet, to są endorfiny do mózgu, tak, tego się nie oszuka. To jest naprawdę przyjazne endorfiny, zwłaszcza na sam koniec, jak już się dobiega do mety na zasadzie, że udało się zrobić, osiągnąć pewien punkt gdzieś tam, który mamy na tablicy do odkreślenia i kolejną rzecz poprawić, kolejną rzecz zrobić. I po prostu cieszyć się z tego, że cokolwiek się udało zrobić. Dokładnie. Do tego Was bardzo serdecznie zachęcamy. Dziękuję Ci za rozmowę. No i dziękuję, życzę również powodzenia, sukcesów dalszych. No, do zobaczenia. Mam nadzieję, że będziemy się widzieć na kolejnych, na tej edycji biegu i na kolejnych tak samo. Trzymam Cię za słowo. Do dziękuję zobaczenia. Uprzejmie. Do widzenia Państwu.